Może. Dobrze. Szanowni Państwo, miło mi jest oznajmić, że dzisiejszym wykładem wracamy do naszych spotkań o archeologii przy kawie, gdzie będziemy prezentować ciekawe odkrycia archeologiczne i też promować archeologię. Tym wykładem, którym wracamy do naszego cyklu, jest wykład pana profesora Andrzeja Janowskiego ze Szczecina, który właśnie, to bardzo ważna rzecz, wydał książkę poświęconą grodziskom wczesnośredniowiecznym z dorzecza Regii. No ja zawsze z takim dużym uznaniem odnoszę się do rzeczy, które pan profesor opublikował. Także myślę, że ten wykład dzisiaj będzie bardzo interesujący. Zachęcam do sięgnięcia oczywiście po książkę, a dzisiaj pan profesor powie dla nas trochę na temat grodzisk, które badał i które w książce się znalazły. Także oddaję głos. Powodzenia. Dziękuję. Szanowni Państwo, jak widać na załączonym slajdzie, tytuł mojego wystąpienia: Grodziska wczesnośredniowieczne po rzeczy Regii. Przyczynek do dziejów Pomorza Zachodniego. Rzeczywiście, tak jak pan dyrektor tutaj wspomniał, efekt tych kilku lat pracy znalazł swoje zwieńczenie w postaci monografii Grodziska wczesnośredniowieczne po rzeczy Regii. Duża część z tego, o czym będę dzisiaj mówił, duża część ilustracji również, które będę pokazywał, właśnie z tej książki, czy w tej książce się znalazło. Do rzeczy Regii, cóż to takiego? Ja wiem, że dla, powiedzmy, mieszkańców ziemi lubuskiej jest to teren dosyć enigmatyczny. Natomiast Rega jest najdłuższą rzeką uchodzącą do Bałtyku, bo zasadniczo ani Wisła, ani Odra do Bałtyku bezpośrednio nie uchodzą. I według różnych źródeł jej długość, tutaj mamy, właściwie powinienem z drugiej strony pokazywać, tak, od źródeł do ujścia, jej długość wynosi według różnych szacunków od 168 do prawie 200 km długości, a powierzchnia do rzecza ponad 2700 km. Jest jedną z tak zwanych rzek przymorza, czyli właśnie tych rzek, które pomiędzy Odrą i Wisłą uchodzą do Morza Bałtyckiego. Te punkciki, które Państwo widzą, to są grodziska, które w dorzeczu Regii zostały, i nie tylko, bo mamy też kilka obiektów poza. Część z nich również w ramach tego projektu badaliśmy, ponieważ no, granica pomiędzy wododziałami jest bardzo bliska, no i akurat kilka z tych obiektów także rozpoznaliśmy, żeby zobaczyć, czy tam mamy do czynienia z jakąś inną sytuacją, albo może mają one inną chronologię. Widać bardzo dobrze, że są takie obszary, gdzie tych grodzisk jest bardzo dużo. Tutaj zwłaszcza w części południowej ta strefa taka już pojezierna. Tutaj mamy pojezierze drawskie. I grodziska rozkładają się na prawym i na lewym brzegu rzeki. Mamy też obszary, takie jak tutaj, gdzie tych grodzisk praktycznie nie ma. Dlaczego Rega? Regon interesowano się już wcześniej. Tutaj mamy mapę z pracy Emila Waltera, tak, na historische Fundeswischen Oden und Rega, wydano w 1889 roku. Praca, która zbierała informacje na temat wszystkich, właściwie, bo to nie tylko wczesne średniowiecze, ale wszystkich stanowisk archeologicznych położonych właśnie między Odrą i Regą. Tak? I tutaj mamy Regę i stanowiska, każdy z tych punkcików to stanowiska. Patrząc tak całościowo, wydawałoby się, że tych stanowisk jest dosyć dużo. Mamy je też rozróżnione, tak? Mamy grodziska. Ta kategoria źródeł, ta kategoria stanowisk, ona nas będzie dzisiaj interesować. To był wiek XIX, tutaj już mamy wiek XX. Kolejna praca poświęcona już stricte grodziskom na terenie Pomorza Środkowego i mamy Regę. Widać, że tych punktów jest kilkanaście właściwie. Natomiast jeżeli porównamy tą mapę z tą mapą, którą ja pokazuję, to różnice wydają się kolosalne, bo w tym przypadku mamy tych grodzisk około 20, natomiast w chwili obecnej nad Regą tych grodzisk jest ponad 50.
Część z tego jest efektem tego, że i my w czasie projektu, w czasie realizacji projektu znaleźliśmy kilka obiektów wcześniej nieznanych. Z drugiej strony udało nam się zweryfikować też kilka obiektów, o których pisali badacze niemieccy, a które nie zostały po wojnie przez naukę polską odkryte. No i tak, dlaczego REGAL? To jest mapka pokazująca, publikowana już prawie 50 lat temu przez profesora Władysława Łosińskiego, obszar Pomorza objęty badaniami regionalnymi. I widać, że owszem, to rzeczy Parsenty, tutaj terytorium tak zwanego plemienia Bolinian, rzeczywiście tymi badaniami zostało objęte, natomiast obszar pomiędzy, czyli Rega, został jak gdyby pominięty. Podobnie wygląda sytuacja, jeżeli weźmiemy pod uwagę obszar objęty weryfikacją GOTUS. Tak dawne województwo koszalińskie oraz słupskie, które badane było przez zespół profesora, no wtedy jeszcze nie profesora, ale Jerzego Olczaka, również Władysława Łosińskiego oraz Siupińskiego i Lachowicza. Tutaj dolna część, w dolnej części okolice Pyrzyc również, ale znów Rega została jak gdyby pozbawiona tej możliwości czy tej szansy, żeby odkryć, coś tam się dzieje. To wszystko spowodowało, że Rega postrzegana była jako obszar taki, właściwie nic się tu nie działo, bo tu mieliśmy, powiedzmy, terytorium nadparsenckie, okolice Kołobrzegu, tutaj mieliśmy Wolinię, no a to co pomiędzy, to właściwie taki pas jakiś pograniczny, nic tam się szczególnie interesującego nie wydarzyło. Okazuje się, że, co wybrzmi chyba na końcu mojego dzisiejszego wykładu, okazuje się, że wcale tak nie było. I jeszcze raz, wracamy, dwie mapy prezentujące do rzeczy Regi. Tutaj mapa prezentująca obecny podział geograficzny, tutaj taka, która prezentuje hipsometrię, czyli jesteśmy źródła Regi i cała dolna część do rzecza w pasie, powiedzmy, wyżynnym, tych wyżyn środkowo-polskich i Rega ładownie, spływająca w kierunku do Morza Bałtyckiego. To, co interesujące, to Państwo prawdopodobnie nie wiedzą, ale Rega na niektórych odcinkach klasyfikowana jest jako rzeka górska. Ze względu na prędkość nurtu i rzeczywiście tutaj, zwłaszcza w okolicy, tutaj w tej okolicy, w okolicach Łobza, tutaj niżej jest, ten nurt jest bardzo, bardzo wąski. I właściwie od Łobza jest też spławna, jeśli chodzi o kajaki, tak? Czyli bardzo to teren, wszyscy pływają na trawie, gdzieś na jakichś takich rzekach położonych bardziej na południe, natomiast Rega również jest spławna i warto tego spróbować, ale to jest inna historia. Współczesny podział geograficzny, jak widać, w obrębie kilku powiatów. Dlaczego ja o tym mówię? Ponieważ kiedy przystępowaliśmy do projektu, projekt był realizowany z funduszy Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Szefem projektu był profesor Stanisław Rosic z Uniwersytetu Wrocławskiego. I projekt nazywał się Polska i Pomorze w kształtowaniu cywilizacji europejskiej. A od Słowiański Premium do połowy XIII wieku. To, kiedy my zaczynaliśmy nasz projekt, w tym samym czasie rozpoczął się projekt weryfikacji grodzisk. No i żeby dwie ekipy nie próbowały wejść z dwóch różnych stron na to samo stanowisko, dokonaliśmy, nie chcę powiedzieć, umownej tylko podziału stref wpływu. Nasze prace skupiły się na powiecie gryfickim oraz na powiecie łobeskim. Natomiast zarówno Świdwin, jak i tutaj powiat drawski zostały wzięte, czy były badane przez ekipy z innych ośrodków, więc tutaj tak naprawdę wypada granica naszych badań. Tak my się skupiliśmy na tej części zachodniej. Jak to wyglądało? Badania były podzielone na kilka etapów. Pierwszy, właściwie dla tych z Państwa, którzy nie są na wykładzie archeologicznym po raz pierwszy, to co powiem, pewnie nie będzie nowatorskie. Przed wejściem w teren, zwłaszcza przy większych projektach,
no niezbędne jest najpierw rozpoznanie tego, co już wiemy o danym miejscu. No i tu przykładowy arkusz tak zwanego archeologicznego zdjęcia Polski ze zaznaczonymi stanowiskami. W tym przypadku nas interesujące to stanowisko, tu właściwie to, tutaj cmentarzysko, tutaj cały ten cypel, to obszar tak zwanego grodziska w miejscowości Dobra. Ono nie było badane w ramach ostatnich kilku lat w ramach projektu, natomiast miałem okazję badać je 12 lat temu. Oprócz map z zaznaczonymi stanowiskami archeologicznymi, stworzonych czy zbudowanych już powiedzmy od początku lat 70. niezbędna była również kwerenda źródeł kartograficznych, takich, które byłyby dostępne, czyli właściwie najstarsze możliwe do wykorzystania to mapy Szmetała, począwszy od mniej więcej połowy XVIII wieku. I tu mamy przykład fragmentu takiego arkusza w okolicy Łodza, zaznaczonymi tutaj Alte Szwedzkie Szanse, tak, w trzech punktach. Od razu uprzedzę, ten obiekt rzeczywiście jest zgrodziskiem wczesnośredni wiecznym. Tego obiektu nie można w chwili obecnej zweryfikować, ponieważ znajduje się tam krochmalnia i wszystko w latach 50. zostało po prostu wywiezione. Natomiast ten obiekt został przez nas zweryfikowany negatywnie. I owszem, to jest jakaś mapa poglądowa, która nam daje informacje na temat tego, co wiedziano 200 lat temu. Tu jak gdyby ad vocem troszeczkę ciekawa sytuacja. Zwróćcie Państwo uwagę, w tym miejscu mamy miasto lokacyjne Łobez, natomiast w tym miejscu na mapie zaznaczono Altstadt, czyli miasto o genezie słowiańskiej przedlokacyjnej. To jest ciekawe, bo rzadki przypadek, że mamy z tym do czynienia. W tym miejscu mamy miasto dzisiaj istniejące, natomiast tutaj mamy łąki i stanowisko archeologiczne, natomiast nie ma tego miasta, jak gdyby zapomniano o tym, że ten Łobez pierwotnie leżał gdzieś. Ale to jest może na inny wiek. No i tu mapy nieco młodsze, to jest już mapa z lat, słowa może za jasna, może nie do końca widać, w każdym razie począwszy od końca XIX wieku aż do roku 45 publikowano mapy topograficzne w takiej skali 125 tysięcy, więc łatwe do wykorzystania. No i tu przykłady, tutaj mamy grodzisko w Smutli oznaczone na mapie jako Burgwal. Tutaj mamy kolejne, znowu mamy Burgwal, to jest grodzisko w Wyszoborze. Tutaj mamy kolejne, to jest tutaj w tym miejscu dokładnie, to jest grodzisko w Lubinie. I tutaj w tym miejscu mamy tak Szlozwal, to jest akurat obiekt późno-średniowieczny, chociaż przez moment uważano niegdyś, że on może mieć swoje korzenie starsze, w XII wieku. No, my badania przeprowadziliśmy, takich możliwości nie ma. To jest grodzisko w Trzygłowie, o którym dzisiaj nie będę mówił, bo mam mówić o wczesnym średniowieczu, a to jest sobie późniejszy. Kolejny etap stanowiła kwerenda archiwalna i tutaj mamy przykład zachowanych w Archiwum Muzeum Narodowego w Szczecinie kart, nawet mówiąc kaligrafowanych wręcz, z badań Adolfa Stubenraucha. To jest notatka dotycząca grodziska w Wyszoborze z zaznaczonymi bardzo schematycznie również wykopami, które on wykopał. No niestety nie da się w tej chwili tego zlokalizować. To grodzisko jest niewdzięczne. Nam nie udało się przeprowadzić badań na nim z tej przyczyny, że na grodzisku znajduje się gniazdo orła bielika i grodzisko jest rezerwatem wyłączonym właściwie z użytku dostępnym w październiku, listopadzie i grudniu, czyli raczej w miesiącach, kiedy badania archeologiczne się nie prowadzi. No i niestety mimo usilnych chęci nie byliśmy w stanie go zweryfikować, a jest to jeden z największych obiektów tej części Pomorza. Tutaj inny przykład, to jest z kolei grodzisko, przepraszam, w Starogardzie Łobeskim.
również zaznaczonymi schematycznie, zaznaczonymi kopami, nawet jakiś przekrój przez wał. Tak wygląda ta dokumentacja. Do tego grupiska wrócę, ponieważ ten obiekt mieliśmy okazję pokazać, weryfikować sprawę. No i tu znów cały czas to samo stanowisko, tyle że już dokumentacja, no to tak trzeba by to nazwać, nawet fotografie, jak widzą Państwo, się zachowały, z badań Hansa Jürgena Egersa w roku 1938. I bardzo charakterystyczny wykop w kształcie takiej odwróconej litery T z konstrukcją kamienną. Nie do końca wiadomo, czy jest to piec. Egers sam nie wiedział, czy mamy do czynienia z piecem, czy może jest to pochówek, ale tutaj nie było żadnych popielnic i było choć nie wiadomo. Natomiast wykop cały czas jest widoczny, w terenie, więc zdaje się to bardzo łatwo zweryfikować. No ale mieliśmy też tego typu notatki w archiwum. Tak, Tarnowo, Kreis, Resko, dziwnie wyglądająca góra. Bez żadnej lokalizacji, bez żadnej mapy, bez żadnych dodatkowych informacji. Ktoś to po wojnie, tylko tłumacząc, po prostu przełożył na język polski, dodał sprawdzić w terenie. Nikt tego nie sprawdził, to znaleźliśmy tą górę. Udało nam się tą, znaczy nie wiem, znaleźliśmy w Tarnowie dziwnie wyglądającą górę, która jest grodziskiem. Więc być może jest to ten obiekt właśnie. No i w końcu trzeci etap badań, czyli badania grodzisk. Pokażę tylko wybrane przykłady, bo my w ciągu 4 lat, właściwie 5, wliczając rok zeszły, który w książce się nie został umieszczony, ale nadal te badania prowadzimy, jeszcze kilka punktów nam zostało, zrobiliśmy weryfikację 36 obiektów. Więc pokazanie wszystkich w godzinnym wykładzie nie byłoby możliwe. Nie będę też na ogół pokazywał materiału archeologicznego. Raczej będę się skupił na samych formach grodziska, bo tego też znowu byłoby za dużo. Materiał pokażę przy pierwszym ze stanowisk, o którym za chwileczkę. Tutaj macie Państwo wyniki naszych prac, jak mówiłem, linia demarkacyjna pomiędzy powiatami świdwińskim i drawskim oraz tymi, które nas interesowały. Gwiazdkami zaznaczone grodziska, które były przez nas weryfikowane i lata, w których ta weryfikacja miała miejsce. W zeszłym roku wyszliśmy na ten obiekt, ale jak Państwo widzą, zostało jeszcze kilka, no niewiele, ale kilka jeszcze zostało. Kilka z obiektów było badanych wcześniej. Tutaj mamy stanowisko w Dobrej, tutaj mamy grodzisko w Nowogardzie, domniemane grodzisko w Nowogardzie, obecnie zakład karny w miejscu wcześniejszego zamku Ebersteinów, który na grodzisku miał zostać postawiony i tam w latach 90. kolega prowadził weryfikację. I mamy grodzisko w Lubinie również badane, zarówno Dobra, jak i Lubin były badane przeze mnie, tyle że nie w ramach tego projektu, a kilka lat wcześniej. No i tak jak już mówiłem, kilka grodzisk, które znajdują się poza naszym bezpośrednim obszarem zainteresowań. No i metody pracy. Przykład Lubina to jedno ze stanowisk. Grodzisko w Lubinie, Lubiniu, jak niektórzy mówią, dwa różne plany, chociaż przedstawiają ten sam obiekt. Pierwszy plan z roku 31, opublikowany przez Johanna von Malotki i późniejszy według pracy Hansa Jürgena Egersa. No one pokazują dokładnie to samo, czyli mamy regę, uchodzący tutaj strumień, tutaj mamy dokładnie taką samą sytuację. Nieco inny kształt, przyznam się szczerze, plan Egersa w bardziej realny sposób oddaje, jak ten obiekt wygląda. Tak wygląda to ułożenie. Tutaj mamy jezioro Smoleńcin, czyli jezioro Rejowieckie, jak niektórzy też mówią. Jest to sztuczny zbiornik powstały w latach 20. wieku, a tutaj mamy, w tym miejscu mamy grodzisko w Lubinie. Tak ten obiekt wygląda w skanowaniu LIDAR. My z racji tego, że większość, zwłaszcza południowa część do rzecza porośnięta jest bardzo gęsto lasem, korzystaliśmy z LIDAR-u przed każdym wejściem w teren. To było narzędzie, które pozwalało nam z jednej strony zorientować się, z czym będziemy mieli do czynienia, dwa też pozwalało nam znaleźć kilka obiektów, o których wcześniej w ogóle nie były nam znane. Właśnie dlatego, że teren był porośnięty lasem, archeolodzy prowadząc badania powierzchniowe z reguły do lasu nie wchodzą, chyba że idą w punkt, czyli mamy już grodzisko, które było wcześniej znane i wchodzą, żeby je zweryfikować, albo mamy na przykład cmentarzysko kurhanowe.
kurhany i grodziska, czyli te stanowiska, które mają własne formy terenowe. Odkrycie osady płaskiej czy cmentarzyska płaskiego właściwie nie jest możliwe, znaczy świadome. To raczej są znaleziska przypadkowe, przewróci się drzewo, ktoś akurat przechodził, coś tam wyleciało. Natomiast podszyt utrudnia prowadzenie badań powierzchniowych, taki plac się nie prowadzi, stąd wykorzystanie lidaru, który bardzo ładnie pokazuje, z jednej strony obrazuje nam formę, pokazuje nam też zniszczenia niektórych stanowisk wykonywane. Tak to wygląda w terenie, tutaj mamy regę, czyli widok od północy, właściwie północnego zachodu, tutaj ten bezimienny strumień, tutaj mamy grudzisko w Lubinie, w takim lesie bukowym. Tak ono się prezentuje od drugiej strony, niewielki nasyp, właściwie jak ktoś nie jest zorientowany, czego szuka, to prawdopodobnie przejdzie i się nie zorientuje. No właściwie na żadnym z tych obiektów nie ma też tablicy informującej. Tak, to jest, to może moglibyśmy to też na następny wykład pewnie, znaczy na osobny wykład, moglibyśmy dyskutować, czy oznaczanie stanowisk jest potrzebne, czy nie, i czy jest pomocne, czy wręcz przeciwnie. Nie chciałbym się w tej chwili w te kwestie wdawać. Tutaj widoczny wał i fosa bardzo ładnie widoczna, jeszcze zarysowana. Wszystkie badania, trochę sprzętu archeologicznego. Wszystkie badania, ja wiem, że wszyscy kojarzą archeologa z pędzelkiem, może tak w Egipcie i na piaskach, mało zwięzłych, natomiast w polskich warunkach pędzelek tak, jak wyczyszczamy szkielety, natomiast w momencie, kiedy kopiemy w mieście, czy prowadzimy badania na grodzisku, no to jednak jest to inny sprzęt. I teraz tak, ponieważ te grodziska mają niekiedy powierzchnię hektara, 2 hektarów, chodziło o to, żeby wybrać miejsce pod założenie wykopu, tak? To jest jednak duży wysiłek fizyczny i żeby to zoptymalizować, ten wysiłek, my przed założeniem wykopu dokonywaliśmy odwiertów takim ręcznym świdrem, świder ma puszkę, te puszki mogą być różne, puszka pozwala na uzyskanie profilu. I na podstawie tego profilu jesteśmy się w stanie zorientować, co w miejscu wykonywania odwiertu znajduje się pod ziemią. Ten świder można przedłużać w zależności od stosowanej liczby przedłużek, złączek, nawet do, nie wiem, 7 metrów, chociaż to już wtedy jest ciężko. Ale gdyby była taka potrzeba, taki obiekt jesteśmy w stanie wykonać. No i jestem w stanie w ciągu 15 minut wiercenia zorientować się, co się dzieje w danym punkcie do głębokości 3 czy 4 metrów, żeby wiedzieć, czy warto tam zakładać wykop, a jeżeli tak, to jak duży musi być ten wykop. To jest kwestia również względu bezpieczeństwa, tak? Jeżeli mogę się spodziewać dużej mniejszości nawarstwień, to nie założę małego wykopu, bo jakby się coś miało stać, no to po prostu skończy się to katastrofą. Więc ma to i przełożenie i na to, żeby zaplanować te badania, nie kopać w miejscu, gdzie wiemy, że nic nie ma, z jednej strony, a z drugiej strony też, żeby zapanować nad bezpieczeństwem. No to jest tak, że jesteśmy w lesie, jakby się coś wydarzyło nieszczęśliwego, no to pomoc mogłaby po prostu najzwyczajniej w świecie nie zdążyć. Więc aspektów, które trzeba uwzględnić, jest tutaj kilka. No i tu przykład. Akurat z reguły wykonywaliśmy 2 osie odwiertów. Zawsze oś musiała przeciąć wał, 2, w zależności chyba, że był wał pierścieniowany, no to wtedy wał z każdej strony. I na podstawie tego, co znajdowało się w odwiertach, kupowaliśmy miejsca pod założenie wykopu. Z reguły były to, właściwie prawie zawsze, były to podnóża, wewnętrzne podnóża wałów. Dlaczego? Odkrycie materiału w centrum takiego stanowiska jeszcze nie oznacza, że materiał ten związany jest z wałem, czyli z grodziskiem, z grodem, ówczesnym grodem, dzisiaj grodziskiem. Bo może być to na przykład pozostałe starszej od grodu posady. Nasz projekt skupiał się na badaniu grodzisk. Jeżeli materiały jakieś starsze występowały, to one występowały też z reguły pod wałem. Ale wtedy te nawarstwienia miały związek z wałem, tak? To znaczy byliśmy w stanie obserwować stratygrafię. Na podstawie profilu byliśmy w stanie zrysować profil przez całe stanowisko. A tak naprawdę wykopy umożliwiały nam pozyskanie materiału do datowania. No i tutaj przykładowy wykop. Jedna z profili, to warstwa na dole, część z Państwa być może się orientuje, tak zwany calec, czyli
warstwa nienaruszona przez człowieka, najbardziej pierwotna. Archeolog zawsze powinien badania ziemi, ma możliwość prowadzić do calca. Tak. Tutaj bardzo ładnie zarysowany obiekt, właściwie dwa obiekty, jeden wkopany i drugi. To nam pozwoliło też na określenie, że ten obiekt, grodzisko, było wielofazowe. To jest jeden wykop. Materiał, to jest wyjątek, że pokazuje jak ten materiał wczesnośredniowieczny wygląda. Nie chciałbym tu mówić, rozwodzić się nad typologią ceramiki, bo to znowu kolejny wykład byłby. W każdym razie tak to wygląda. Oprócz naczyń ceramicznych czasami zderzają się również tak zwane zabytki wydzielone. W tym przypadku była to srebrna partorka, czyli taka niewielka zawieszka w postaci pudełeczka, byśmy powiedzieli. Widać, że niewielka. Tutaj macie Państwo skalę, to jest 1 cm, tak? Czyli zabytek ma 1,5 na 2 cm. I to drugi z wykopów, widać, dwa wykopy założone na tym samym stanowisku w odległości 30 metrów od siebie. Stratygrafia wygląda diametralnie różnie. Tak, mamy też widać działanie zwierząt, no to nie chcę opisywać tych wszystkich, jak tutaj. Nie chciałbym opisywać wszystkich tych profili, ba, nawet calec jest różny, mimo że jesteśmy na jednym stanowisku. Tam był gliniasty, tutaj jest piaszczysty. Więc to pokazuje może w jakiś sposób skalę trudności. No i znów troszeczkę materiału. Inne drobne przedmioty, osełki, tak zwane przęśliki, czyli przedmioty służące do obciążania wrzeciona. I cóż my z tym wszystkim robimy? Naczynia w obrębie warstw są określane typologicznie. Tak? Każda właściwie z każdego regionu w Polsce, każdy region w Polsce ma własną klasyfikację ceramiki. Te naczynia są do tej klasyfikacji przyporządkowywane. W przypadku Pomorza Zachodniego mamy nazewnictwo alfabetyczne, tak? Czyli mamy naczynia A, B, C, D i tak dalej. Pod każdym z takich określeń kryje się inna forma naczynia, częściowo również inne zdobnictwo, inna technika, technologia wykonania. I te naczynia są szeregowane w poszczególnych warstwach i widać pewną zmienność w czasie. Pewne naczynia występowały tutaj, nie występują w późniejszym okresie, te, których nie było wcześniej, nagle zaczynają się pojawiać i tak dalej. Tu są bardzo nieliczne zbiory, więc ktoś mógłby powiedzieć, że właściwie próba nie jest ważna statystycznie, bo mówimy o kilku fragmentach. Natomiast daje nam pewne pojęcie o tym, jak to się mogło odbywać. I zestawienie takie powodowało nam, na podstawie analogii do innych, lepiej datowanych stanowisk, pozwalało nam określić chronologię nawarstwień, ewentualnie rozdzielić to jeszcze na fazy, czyli na przykład wskazać, że to jest faza przed budową grodu, to jest faza z okresu funkcjonowania grodu, to są na przykład nawarstwienia, które odkładały się po tym, jak grud przestał istnieć. I według takiego schematu opracowywane były wszystkie stanowiska, które badaliśmy. No i tu kolejny przykład, mówiłem, starowiek łubeski. To, co Państwo widzą, to jest właśnie ślad po wykopie Hansa Jurgena Egersa. Tak ten obiekt znalazł się na plakacie prezentującym dzisiejsze wydarzenie, ponieważ wygląda on wzorcowo, bym powiedział, w okresie wiosennych roztopów, kiedy fosa w grudniu, kiedy my prowadziliśmy badania w lipcu, to tutaj było sucho, natomiast w marcu jest tam pół metra wody. Trzeba było budować mosty, żeby można było na obiekt wejść. Tutaj mamy regę roztopu, właściwie rozlewisko regi w tej części tutaj. I fosa, która była z regą połączona, i po prostu prawdopodobnie można zakładać, że w okresie użytkowania obiektu mieszkańcy dbali o to, żeby ta fosa stale była zalana wodą, a nie tylko wczesną wiosnę. W każdym razie daje to pojęcie, jak taki grunt mógł wyglądać. Oczywiście drzew na pewno nie było. Tak wygląda wnętrze tego obiektu. Wykop Hansa Jurgena Egersa jest tutaj w tym miejscu. Kawałeczek na północ od niego my założyliśmy swój wykop. Wykop Egersa jest w tym miejscu dokładnie. My założyliśmy swój wykop tutaj u podnóża wały. I znów obiekty, takie obrazki będą się przewijały przez właściwie całą prezentację, czyli lokalizacja obiektów,
i nasz wykop. Wykop tutaj kierowany w kierunku do wału. I teraz tak, no, jeżeli była to możliwość, a staraliśmy się, żeby tak było, to oprócz datowania nawarstwień z pomocą źródeł archeologicznych stricte, czyli ceramiki, staraliśmy się również uzyskiwać datowania niezależne w postaci dat rady węglowej. Niestety nie udało się uzyskać z żadnego ze stanowisk dat dendrochronologicznych, te są najdokładniejsze. Natomiast udało się, jest to w tej chwili największa seria na Pomorzu, dat radiowęglowych uzyskanych nie z dużych ośrodków typu Szczecin, Wolin czy Kołobrzeg. Ostatnich ośrodków mamy i Dendro, i Zonecy 14. Natomiast daty, jakbyśmy to powiedzieli, z pola, tak? Czyli w ośrodkach mniejszych. Daty te zawsze są obarczone jakimś błędem i pewnym prawdopodobieństwem. Ja tutaj akurat na czerwono podkreśliłem te daty, które mają największe prawdopodobieństwo. Tak? Czyli należałoby odczytywać, że próbka z tej warstwy z prawdopodobieństwem 89, czyli wydaje się dosyć wysoko, może być datowana na drugą połowę VIII do końca wieku IX. Tak? Tutaj mamy jeszcze większą. Natomiast jako całość, bo oczywiście są też mniejsze zakresy, należy rozpatrywać właściwie od pierwszej połowy wieku VIII do pierwszej połowy wieku X. Co nam mówi datowanie archeologiczne? Bo te daty się z reguły wspierają albo nie. Według ustaleń archeologicznych, czyli na podstawie ceramiki, można się liczyć z dwoma fazami. Pierwszą datowaną na wiek VIII, przed powstaniem grobu najpewniej, i to są te nawarstwienia tutaj na samym dole, i młodszą z drugiej połowy VIII, wiek IX, czyli to się wpasowujemy się tutaj w to datowanie, już z okresem istnienia grobu. Nie ma w tym miejscu źródeł młodszych. Kolejny z obiektów, blisko obresku. Obiekt o tyle ciekawy, że znaleziony dopiero w latach 60. Niemcy na niego nie trafili, no bo musimy pamiętać o tym, że wiedza o regionie no niestety wyjechała w 1945 roku. Tak? Ci badacze, którzy tym terenem się zajmowali, po prostu musieli teren Polski opuścić. Część z nich, tak jak Hans-Jürgen Eges, zdołał już po wojnie opublikować swoje przemyślenia. On w latach 30. dokonał objazdu po grodziskach i jak gdyby notatki z tego objazdu znalazły swoje uzewnętrznienie w postaci artykułu. Natomiast wiele z tych wiedzy niestety przepadło. Obiekt Bresku, tutaj znów mamy, tutaj płynie sobie rega, bezpośrednio przy grodzisku, tutaj jakiś bezimienny strumyczek i bagienko. Teren mocno nieprzyjazny, zresztą tak jak mówiłem, wszystko jest pod lasem. Tutaj mamy wał, tutaj mamy właśnie ten bezimienny strumyczek. Tutaj też jest widoczne, tak, przebija, tu widok z drugiej strony, wszystko jest bardzo mocno porośnięte lasem. No i znów obrazek, jak mówiłem, standardowy, dwie osi odwiertów i podwałem wykop. To jest ta część podwałem. Tutaj obiekt od strony Majdanu. Tu się okazuje, że można się liczyć z trzema fazami. Faza pierwsza związana z obiektem holsztackim, czyli mamy starsze osadnictwo ludności kultury łużyckiej oraz dwie fazy, przy czym one wychodzą, znaczy daje się te fazy rozróżnić stratygraficznie, natomiast są dla nas nierozróżniane chronologicznie, to znaczy materiał występuje bardzo mocno inaczej. Można nawet zakładać, że tak naprawdę jest to jedna faza, to znaczy to przed powstaniem grodu, to może być dzień przed powstaniem grodu, tak? Czyli jest to pierwszy moment, kiedy osadnicy przyszli i na przykład dokonali wypalenia terenu, żeby pozbyć się liście, żeby móc tam cokolwiek budować, tak? Ta faza się wyraźnie odznaczyła, my ją rozróżniliśmy w stratygrafii, natomiast nie jesteśmy w stanie rozróżnić chronologicznie, bo odległość czasowa jest zbyt mała i nie zarysowała się w materiale archeologicznym. Tu kolejny obiekt w Rzeźniaku, obiekt o tyle ciekawy, bo położony w tej chwili jest to połączone groblą, jest to cypel, natomiast w średniowieczu prawie na pewno była to wyspa. Zresztą nasady i to mam do siebie troszeczkę żalu, że badaliśmy tylko ten obiekt, natomiast nie spróbowaliśmy badać grobu. Zwłaszcza, że jak się okazało, obiekt jest ciekawszy niż nam się wydaje, ma bardzo nietypowy kształt, zastanawialiśmy się, czy w tej części nie było, bo to jest teren bardzo mocno zawodniony, niedostępny praktycznie.
czy nie było jakiejś przystani. Tak, natomiast obiekt wygląda tak. Bardzo ładnie się rysuje, to jest wnętrze widoczne właśnie od strony jeziora. Bardzo ładnie zarysowane wały. Obiekt kiedyś był elementem folwarku. Mamy tam starodrzew, niekiedy dwustuletni nawet, czy mamy starszy niż dwustuletni. I znów, nasze osie obiektów, jeden niewielki wykop. Co się okazało? Że mamy fazę późno średniowieczną. Mamy cegły wykop. Które, to cegłę taką gotycką, tak? To nie wiadomo skąd, więc no, grodzisko na pewno jest, grodzisko na pewno nie jest, wał na pewno jest starszy, natomiast mamy datę, proszę jeszcze dodatkowo wsparcie w postaci lat radiowęglowych, która mówi, że mamy do czynienia z wiekiem 14. Czyli mamy obiekt starszy, druga połowa 8-9 wieku. I ta chronologia będzie się przewijała przez większość mojego wystąpienia, ponieważ większość tych obiektów w tym okresie właśnie istniała. I druga faza, jak mówiłem, nieokreślona, przypuszczalnie później średniowiecze lub później, tak? Natomiast taką chronologię ta próbka ma. Inny z obiektów, Ginawa. Tutaj z kolei mamy ciekawą sytuację, bo jest to grodzisko, grot był kiedyś, teraz grodzisko położone na przesmyku pomiędzy dwoma jeziorami, w rynnie takiej. I właściwie obiekt musiał pełnić z racji swojego położenia funkcje strategiczne, ponieważ to był jedyny punkt, gdzie dało się przekroczyć tą rynnę długość kilkudziesięciu kilometrów, bo był tam po prostu zrobiona grobla. Tak więc przy grobli taki obiekt został pobudowany. To będzie do znudzenia. Znów nasze obiekty. Liczba oczywiście była uzależniona od tego, jak duży był obiekt. I tutaj się okazało, że ten wykop, w ogóle kształt grodziska dzisiejszy w żaden sposób nie oddaje tego, jak ten obiekt wyglądał wcześniej. Wały są mocno splantowane, są przesunięte o kilka metrów w stosunku do tego, co było pierwotnie. I my zakładaliśmy wykop u podnóża wału, a okazało się, że wylądowaliśmy na szczycie tego wału. Że tego wału od tej strony nie widać, bo to jest od strony jeziora. Przepraszam. I znów mamy dwie daty. Nie jesteśmy w stanie w żadnych warstw rozróżnić na tych profilach. Z tego profilu były pobierane daty, próbki, przepraszam. Natomiast na profilach długich nie da się rozróżnić jakichś wyraźniejszych faz. I chronologicznie również tych faz nie da się rozróżnić. I ta chronologia na podstawie źródła rocznych to jest zawsze chronologia określona na podstawie ceramiki. To są dane dodatkowe, tak? One się wpasowują, tak? Druga połowa 8-9, czy tutaj to była połowa 7, ale też 8, ale całościowo się to mieści. To jest Łobez Świętobórzec. Jak przypomnijcie sobie Państwo mapę prezentującą Łobez i te trzy altyszczowicze szanse, to jest właśnie jeden z tych obiektów, ten położony na południe od miasta. I pierwszy publikowany jego plan. Z końca XIX wieku. Obiekt bardzo mocno zniszczony. Tutaj na południe od tego obiektu jest taka plaża miejska. I potrzebny był kiedyś piasek, więc przyjechała koparka i wybrała sobie kilka wywrotek piasku. Podobno, jak mówią legendy, wyrywali jakieś konstrukcje drewniane, ale kto by się tam przejmował. Stąd kształt tego obiektu jest mocno zaburzony. Zwróćcie też Państwo uwagę na jedną rzecz. Ja nie chcę się nad tym rozwodzić. My mamy takie, Niemcy określają tego typu obiekty jako Ringwale, czyli grody pierścieniowate. Natomiast tak naprawdę umocnienia wokół tych obiektów rzadko kiedy mają kształt koła, rzadko kiedy są regularne. Tak naprawdę kształt koła mają tylko wtedy, kiedy obiekt jest położony, tak powiem, jest to obiekt wolno stojący, czyli na przykład położony gdzieś na terenie płaskim, na łące. Natomiast w momencie, kiedy są to obiekty wykorzystujące wzgórza morenowe, krawędzie wysoczyzn, to tak naprawdę kształt obiektu powiela kształt wzgórza, bo chodziło o wykorzystanie możliwie dostępnego terenu. Tak ten obiekcik wygląda wczesną wiosną. To jest akurat zdjęcie od strony tutaj płynie rzeka, tak, od strony rzeki. To jest starego, no, tutaj to jest od drugiej strony, tutaj mamy właśnie tę część wybraną.
No ale też widać słupy, tak cywilizacja dotarła. Nikt tam się nie przejmował, że trzeba na środku bliska słup, czy trakcję, czy cokolwiek innego. Nasze wykopy. I tu ciekawa sprawa, zwróćcie Państwo uwagę na tą datę. To jest przykład, że datowanie na podstawie jednego przypadkowego fragmentu węgielka daje taki wynik. Znaczy tutaj się właściwie skończyła skala, ponieważ jesteśmy 50 tysięcy lat przed naszą erą. Gdyby to był jeden węgielek, nie byłoby pozostałych dat, nie było innego materiału, to mam najstarsze grobisko na świecie sprzed 50 tysięcy lat, czyli w epoce lodowcowej, w czasie zlodowacenia, mamy tutaj ludzi w tym miejscu, co oczywiście prawdą nie jest. Było tak, że w momencie, kiedy sypano wał, bo tu już mamy nawarstwienia wału, pobierano ziemię z okolicznego terenu i z tego bagienka, które było obok, przypadkowo pobrano właśnie taki kawałeczek, który dał taką datę, co też być może dla geologów byłoby istotne, bo świadczy o tym, że 50 tysięcy lat temu, może dookoła mamy zlodowacenie, w tym miejscu akurat coś rosło, co w takiej postaci się zachowało. No i tu akurat dat było kilka, więc dało się to wyeliminować bezproblemowo. Tak to wygląda na miejsca, z których próbki były pobierane. I tutaj trzeba się liczyć z trzema fazami, przy czym ta trzecia, najmłodsza, jest związana z okresem nowożytnym. To są te nawarstwienia. Czyli to, co się działo z tym grobiskiem, to rozłożenie go przez okolicznych mieszkańców po destrukcji. Obiekt w Morawinie, jedno z największych grobisk nad Regą. Obiekt nietypowy, bo właściwie wieloczłonowy, w środku ten człon główny w kształcie takiego karo, dodatkowo wał zewnętrzny i jak widzicie Państwo wały również, czyli niewielkie waliki od strony, tutaj mamy taką dosyć stromą skarpę w kierunku do doliny Rzecznej. Tak ten obiekt wygląda w terenie. Tutaj mamy ten wał poprzedzony niewielką fosą. Wszystko w lesie. To jest wejście na człon południowy, czyli na to karo. Tak? Znów odgrodzone fosą i wejście. Odmówię to od razu więcej, bo też i obiekt zdecydowanie większy. Zdecydowaliśmy się na wykop w tej części, mimo że wał to był lepiej zachowany, natomiast tutaj wychodziły konstrukcje drewniane. Mamy trzy belki. Mamy daty z tych belek, mimo że w tym przypadku źródła archeologiczne są raptem dwa fragmenty ceramiki, czyli właściwie nie wiem, jak to powiedziało. To prawdopodobnie jest pozostałość palisady, ponieważ to są belki, które znajdują się na krawędzi przed stronizną, więc nie było potrzeby budowy wału. Mało tego, tam niżej znajdowały się jeszcze dodatkowe wały, więc tu prawdopodobnie była tylko palisada, dlatego pozostałe belki, prawdopodobnie elementy pionowe, które po prostu się przewróciły. Widać ślady pożaru, bo ta sprażona glina to jest efekt tego, że ten pożar nie musiał być wywołany najazdem, też żebyśmy się dobrze rozumieli. Wystarczy, że piorun uderzył i po prostu zajęły się drewniane konstrukcje. Natomiast mamy jedne z najstarszych dat, tak, bo tutaj możemy się liczyć nawet z drugą połową VII, a tutaj nawet z drugą połową VI wieku, no ale biorąc pod uwagę, że one wszystkie znajdują się w jednym poziomie, no to najmłodsza datuje, czyli mamy drugą połowę wieku VII, wiek VIII. To jest najprawdopodobniej czas, kiedy ten obiekt był użytkowany. Tu kolejne zdroje. Ja tutaj pozwoliłem sobie zaznaczyć, o ile grodzisko było znane, o tyle prawdopodobnie tutaj te niewielkie punkciki, te kółeczka, to jest pozostałość cmentarzyska kurhanowego i nieznane wcześniej. Obiekt też dosyć mocno zniszczony, teren musiał być bardziej zabagniony, w tej chwili to jest rezerwat przyrody, natomiast tutaj mamy pozostałość rowu melioracyjnego, które po prostu powodowały, że teren był odwadniany. Tutaj mamy meandrującą rzekę o pięknej nazwie Brzeźnicka Węgorza. Obiekt bardzo ładnie wyglądający w terenie, bardzo dobrze się rysujący. Właściwie w takiej formie przypomina stożek w Grzesiu Niewiecznym, natomiast stożkiem nie jest.
wnętrze jest zagęśnięte, nieznacznie, ale jednak jest. Ten obiekt jest o tyle interesujący, że właściwie mamy stamtąd, no może nie jedyne, ale najbardziej znaczące militarium, jakie udało nam się znaleźć podczas badań, ponieważ w tymże obiekcie, datowanym zarówno materiałami ceramicznymi, jak i Państwo widzą dwoma datami radiowęglowymi, mamy grot włóczny. Jeżeli chronologia, którą przyjęliśmy, jest taka, jak sądzimy, to jest to właściwie jeden z niewielu dobrze datowanych elementów uzbrojenia karolińskiego, czy z okresu karolińskiego, bo nie chciałbym mówić, że on z państwa karolińskiego do nas przybył. Natomiast chronologia druga połowa VIII, wiek IX, no są dosyć jednoznaczne. To musi być ten okres i nie ma innej możliwości. My wyróżniliśmy dwie fazy wczesnośredniowieczne, przy czym ta jest krótko przed budową lodu, czyli znów może być to warstwa. Osadnicy przybyli, uznali, że tutaj będą się budować, dokonali wypalenia terenu, roślinności, żeby ten teren przygotować i to może być ten moment. I okres nowożytny już późniejszy. Kolejny obiekt, Wiewiecko, to jest chyba najdziwniejszy obiekt, jaki zdarzyło mi się badać, bo patrząc na jego żyć z góry, mamy do czynienia z pierścieniem, w środku takie plato, przy czym pomiędzy tym pierścieniem a tym plato mamy coś, co można było powiedzieć jako fosę wewnętrzną, chociaż sam termin jest troszeczkę idiotyczny, bo dlaczego ta fosa miałaby się w tym miejscu znajdować. Samo położenie tego grodziska też jest nietypowe, z tego planu to nie wynika, natomiast to jest górka, która tutaj w stosunku do dna doliny wyniesiona jest o 40 metrów w pionie. Naprawdę, podejście z dołu ze sprzętem codziennie rano było męczące. Jak spojrzymy na przekroje przez to grodzisko, to okaże się, że wały w tym miejscu są niżej niż plato. Z punktu widzenia strategicznego, no nie ma, czyli ja nie znam takich obiektów przestrzeni-wiecznych, które tak by wyglądały. Więc no, sytuacja wydaje się, że nie dokonano tam jakichś przeobrażeń, chociaż no, nie wygląda na to. Wydaje się, że obiekt jest stosunkowo nieźle zachowany. To cięcie, które Państwo tu widzą, to jest cięcie na tej osi. To obniżenie jest stosunkowo duże, tak, bo tutaj skala to jest 5 metrów, więc tu mamy 3 metry w prawie różnicy poziomu. Nie umiem tego uzasadnić, a jak pokazały badania, materiałów przestrzeni-wiecznych nie udało nam się znaleźć, przewięciliśmy cały obiekt. Założyliśmy wykop, uznając, że jeżeli coś jest wałem wczesnośredniowiecznym, to pewnie wał zewnętrzny, więc u podnóża tego wału, tutaj w fosie wewnętrznej, jakbyśmy to powiedzieli, założyliśmy wykop, tak, tutaj tak wygląda wnętrze tego obiektu, widać wał, to zagłębienie i to plato. Tak nasz wykop właśnie był założony, tutaj mamy ten wał, tutaj mamy to plato wchodzące w centrum położenia. Nie umiem wytłumaczyć tej sytuacji, w wykopie okazało się, że mamy do czynienia z dwupoziomowym, z reliktem w dwóch poziomach rozwaliska kamiennego, nie wiem jakbyśmy to nazwali, rusztu kamiennego. Z głazów dosyć dużych rozmiarów, część z tych głazów, no bo na tyle, że nie dało się z wykopu usunąć, tak bo ważyły ponad 100 kg. Bardzo niewiele materiału, ale jednak tak. I datowanie, bardzo nieliczne źródła, ale data C14, która pokazuje, że znów jesteśmy w drugiej połowie VIII wieku IX. Ja przyznam się szczerze, że jest to najdziwniejszy obiekt, który nad Bregą badaliśmy. Jeżeli nie popełniliśmy jakiegoś błędu, to ja nie umiem tej sytuacji, która tutaj jest, wytłumaczyć. Teraz tak, bo część dat pobierana była z węgiel drzewnych, natomiast jeżeli nie było węgiel drzewnych, staraliśmy się pozyskać daty z materiałów kostnych. Różnica jest taka, że w przypadku kości zwierzęcych, no zwierzę z reguły żyje krótko, powiedzmy rok, dwa, trzy, czasami pięć, powiedzmy. Natomiast drzewo mogło rosnąć 300 lat czy 400 lat. My pobierając ten wielki fragment drewna, nie wiemy, czy węgla drzewnego, nie wiemy, z którego miejsca tego drzewa
tę próbkę pobieramy, czy jest to ze słoja podchorowego, czyli z tego najmłodszego, czy z tego starszego. W skrajnych przypadkach mogło się zdarzyć tak, że jeżeli mamy rzeczywiście drzewo rosnące 200 czy 300 lat, to próbka pobrana pod korą i próbka pobrana ze środka, wyniki datowań miną się ze sobą. Tak? Więc to jest to niebezpieczeństwo w przypadku próbek pobieranych z węglin, z węgli drzewa. W tym przypadku są to daty uzyskane z kości zwierzęcej. Czyli ta precyzja jest zdecydowanie, zdecydowanie większa. To inny przykład. Oprócz grodzic XVI-wiecznych była też cała grupa obiektów, które wyglądają na późno-średnie wieczne, tak jak już wspomniałem, Krzyków, tak również Iglice, ale podejrzewano, z racji tego, że na przykład otoczone są kilkoma wałami, że któryś z tych wałów może być pozostałością starszego obiektu. I taka sytuacja jest w Iglicach. To jest klasyczny stożek, dodatkowo dla zainteresowanych mogę dodać, że z piwnicą, bo przewierciliśmy ten obiekt wzdłuż, bardzo ładnie się rysuje w terenie. Tak, bardzo mocno też teren porośnięty lasem. Przewierciliśmy go wzdłuż, tu jest wał zewnętrzny, jak widać calec, humus, pobrana z tych nawarstwień próbka, właściwie ceramika, jedyny fragment ceramiki jest XVI-wieczny, mimo że obiekt na pewno jest XVI-wieczny. No i teraz tak, w wale materiały starsze oczywiście mogą się zdarzyć, bo materiał w wale, konstrukcja wału, to jest materiał redeponowany. Ba, jak się okazało, jak spojrzeliśmy w szerszej perspektywie, wykorzystując SIDA, to ten obiekt jest znany i tu jest stanowisko archeologiczne. Nikt nie zwrócił uwagi, że po drugiej stronie tej rzeczki znajduje się taki dziwny kształt, którego w terenie, tak to wygląda na lidarze, niewielki obiekt 40 metrów na 30, tutaj mocno zorany, w terenie tego praktycznie widać, to jest ten obiekt. Wał ma wysokość pół metra od strony zewnętrznej, więc właściwie można się po tym przejść, nie zauważając, że jest się gdziekolwiek. Ale okazuje się, że pod ziemią mamy takie historie, że mamy, no trzeba klasyfikować ten obiekt jak grodzisko. Nietypowe, bo nietypowe, ale jednak grodzisko. Mamy datowanie, mamy duży, jak na te standardy, w których kopaliśmy kilkudziesięciofragmentowy zespół ceramiki. Statyka jest prosta, bo prawdopodobnie w połowie użytkowany był stosunkowo krótko. Znowu w drugiej połowie ósmego i w wieku dziewiątym. No i wracamy do tego słynnego Karnowa. Tak, dziwnie wyglądające góry z dopiskiem grodzisko, o którym bez żadnej innej lokalizacji nauka zarówno niemiecka, jak i polska zapomniały. No i okazuje się, że w miejscowości Tarnowo tutaj mamy rzeczkę, tak zwaną Starą Regę. Tutaj mamy młyn i przejście przez rzekę. Nad młynem znajduje się taka struktura. Tutaj mamy tą mandrującą regę, Starą Regę. Tak to wygląda. Tutaj mamy ten młyn z przepławkami, bardzo ładnie widoczny. Wczesna wiosna, to jest ten obiekt, jeszcze tutaj się zaczyna. Tak to wygląda. To jest najgorzej, najbardziej porośnięty obiekt, dodatkowo takim młodymi drzewkami, najbardziej chyba paskudne badania. Ciężko się było z czymkolwiek, nawet z obiektami ciężko się było zmieścić. Znów, nasza seria, i powiem Państwu tak, ostatni obiekt, wszystkie obiekty, no były jakieś nawarstwienia, coś tam było, ale nie było nic takiego, co by w 100% tam mówił, że to i żadnego materiału do ostatniego obiektu. Przy ostatnim odwiercie na powierzchni, tak akurat wypadło, na powierzchni leżał fragment ceramiki i zdecydowaliśmy się w tym miejscu założyć. Kop nie był głęboki, bo jak Państwo widzą, zaledwie pół metra. Natomiast na tyle duży, że udało nam się trafić obiekt, gdzie oprócz materiału ceramicznego mamy również datowanie kości zwierzęcej. I znów jesteśmy w drugiej połowie, w tym razem druga połowa X wiek, XI. To jest jeden z najmłodszych obiektów w dorzeczu, ale do tego za moment jeszcze nawiążę. No i teraz chciałbym wspomnieć o czymś, czego w książce nie ma. Znaczy, grodzisko samo się znalazło, natomiast nie mieliśmy okazji go badać. Zrobiliśmy to w zeszłym roku i jest to obiekt, do którego musimy wrócić w tym roku, bo obiekt okazuje się być unikatowy. Obiekt nieznany wcześniej, odkryty przez nas dopiero w 2017 roku właśnie na podstawie przeglądania zobrazowań lidarowych. Obiekt niewielki, regularne kółeczko o średnicy około 40 metrów. Tutaj teren zabarwiony mocno.
Tak to wygląda w terenie, tutaj mamy wał. To jest cały ten obiekt. Trochę przypomina te iglice, czy właściwie łobuz, które przed momentem pokazywałem. To jest kwiecień 2018 roku. Tak, to jest od strony tych bagienek, niezbyt mocno wypiętrzony wał. Tak to wyglądało w lipcu zeszłego roku. I znów 8 wiertów i wykop. Tym razem wykop nieco większy, przecinający cały wał i przecinający również osę oraz część na warstwie nadal. Uprzedzę fakty. Ani jednego fragmentu ceramiki. Natomiast bardzo ładnie zachowany układ stratygraficzny z konstrukcjami drewnianymi spalonymi. I cała konstrukcja w tej części wału również uległa spaleniu. I szanowni Państwo, na zewnątrz jeszcze tego wału konstrukcja kamienna, która stabilizowała tą zewnętrzną powierzchnię. Konstrukcje, jak mówię, drewniane, nieźle zachowane. Pobraliśmy próbki w nadziei, że uda się uzyskać zdatowanie dendrochronologiczne. Niestety okazało się, że drewno jest drewnem bukowym. Dla buku nie ma skal, jeśli chodzi o wczesne średnie wiecze. Nie było możliwości. Drewno było na tyle dobrze zachowane, że dałoby się pobrać próbę, natomiast nie było i dało się pobrać próbę, natomiast nie udało się tej próby do niczego porównać. Wykonane zatem zostały badania C14, które nas delikatnie mówiąc zszokowały, ponieważ okazało się, że mamy do czynienia z grodziskiem, które można datować na drugą połowę V i wiek VI. Problem jest jeden zasadniczy. W tym okresie nikogo miało tu nie być. Bo jesteśmy na przełomie między wędrówkami lodów a wczesnym średniowieczem. Tak? Najstarsze obiekty na Pomorzu to jest wiek VII, VIII, druga połowa, koniec VII, przełom VII, VIII wieku. Natomiast tutaj mamy obiekt starszy 140, 150 czy 200 na tak. Owszem, no możemy się teraz zastanawiać, czy to może właśnie nie jest ten przypadek, kiedy mamy do czynienia z fragmentami drewna ze środka pnia. Może, natomiast to są dwie próbki z dwóch różnych belek leżących obok siebie. No można tak zakładać. Nie mamy niestety ceramiki, która by nam mogła coś więcej powiedzieć. Natomiast sytuacja jest o tyle interesująca, że tutaj mamy grodzisko przez nas odkryte, a tutaj mniej więcej 700 metrów na południowy wschód od tego grodziska odkryliśmy nieznane cmentarzysko kurhanowe. Z kurhanami o średnicy 15 metrów, wysokości 3, z obstawami kamiennymi. Patrząc konstrukcyjnie, kurhany pasują albo pod wędrówki lodów, albo pod okres rzymski właśnie. Kilka kurhanów jest dobrze zachowanych, te tutaj są słabo zachowane, bo znajdują się pod uprawą leśną, po prostu zostały zaorane warfą o głębokości 70 cm, posadzono w denizę i tak to sobie rośnie. Chcemy wrócić zarówno na grodzisko, jak i na cmentarzysko po raz pierwszy w tym roku. Mam nadzieję, że nam się uda, ponieważ kwestia ta jest dosyć kluczowa. Dlaczego? Tutaj mamy Uniestowo, a 20 km na południowy zachód od Uniestowo mamy grodzisko w Przybiernowie. One są, to jest jedna skala, one są identyczne. Ten obiekt też badaliśmy, też nie ma ani jednej skorupy, tylko że nie mieliśmy czego datować. One są, jakbyśmy popatrzyli, wysokość wałów, konstrukcja, wszystko się zgadza, wszystko jest takie same. Tutaj też wały są z kamieniami, wszystko jest identyczne, tylko że nie ma czego datować. Dlaczego ja o tym? Grodzisko jest znane, to jest notatka archiwalna Johanna von Malotki. Plan, którą wtedy wykonał, to jest droga, która cały czas istnieje i jest użytkowana. Tak ten obiekt wygląda w terenie, wilgotna fosa, kamienie z wału, jak przepchnięto ten wał, żeby droga przeszła, to te kamienie zostały. Nasze odwierty, tu się nie dało wiercić, bo było właśnie ta strefa kamieni, nasze wykopy, wielkie głazy, fale, cała stratygrafia uzyskana, nie ma jednej skorupy, którą moglibyśmy datować, nie ma węgli drzewnych, które dałoby się datować. Nie wiedzieliśmy, tak, brak źródeł umożliwiających datowanie. Natomiast te dwa obiekty są niedaleko siebie. Do czego zmierzam? Są znane grodziska z tego okresu, tyle że nie u nas. Są znane ze Skandynawii.
Jak popatrzymy na drugą fazę grodu Eketor, datowano właśnie na wiek V do połowy wieku VII, tyle że te obiekty były inne, to znaczy były tutaj mamy rekonstrukcje. Te obiekty były po pierwsze regularnie dzielone, były z użyciem kamienia, ale to jest kwestia dostępności surowca, tak? Na Pomorzu tego kamienia aż tak dużo nie ma. Tak, tak one wyglądają z wałem kamiennymi, tak to wygląda akurat Belvivor czy Grabor, tak, tak to wygląda. I znów okres rzymski, okres, tu jesteśmy, to jest regał w okresie dobrego kredytu. Tam nic nie ma. I tutaj wczesne średnicze na podstawie wskaźników obecności człowieka. I tu jesteśmy w tych dwóch miejscach. Tutaj jest Uniestowo, tutaj jest, zmierzamy do, jak gdyby do podsumowania całości. Tutaj mamy przybierną. A to, co Państwo widzą tutaj, to jest osadnictwo tak zwanej, w tej części związane z tak zwaną grupą wełczyńską. Czyli osadnictwo postrzymskie, ciągnące się w okres wędrówek ludów, znaleziska nad Parsentą, z Kamina, skarb traktatów złotych, z napisami runicznymi, osada właśnie w Dębczynie, datowane na drugą połowę V i pierwszą ćwierć VI wieku. Niewykluczone, że to, co widzimy tutaj, to jest zachodnia flanka tego ugrupowania kulturowego. Tutaj mamy pojedyncze znaleziska jakichś, jeżeli dobrze pamiętam, bizantyjskich, piątowiecznych materiałów. Zachodnia flanka, tak, opierało się to osadnictwo o regę. Sprawa jest do wyjaśnienia, bo no, w chwili obecnej mamy chronologię, jest kwestia potwierdzenia tej chronologii, czyli uzyskania jeszcze jakichś dat. I kluczowa sprawa, pozyskanie materiału archeologicznego, żeby móc zobaczyć, co to jest kulturowo, czyli czy to są Słowianie, czy to jest osadnictwo starsze. Zarówno specjaliści od osadnictwa rzymskiego na Pomorzu, jak i specjaliści od osadnictwa słowiańskiego zgadzają się, że jak najbardziej możemy mieć grodzisko z tego okresu, tyle że ono nie będzie słowiańskie. No i teraz dlatego kluczowe jest, aby zobaczyć, czy to jest słowiańskie, czy nie jest. Jeżeli jest słowiańskie, to jest prawdopodobnie najstarszy tego typu obiekt na ziemiach polskich. Bo, tak jak mówiłem, osadnictwo VII-VIII-wieczne jak najbardziej występuje. No i teraz, jak popatrzymy sobie, jak to osadnictwo się rozwijało na tle terenów sąsiednich, mamy tutaj wiek VIII, widać, że w tej dolnej części pojezierny kilka obiektów można na tą fazę datować, natomiast na północy zasadniczo niewiele się dzieje. To Uniestowo powinno wypaść w tym miejscu. Mamy osadnictwo nad Parsentą, ale Parsenta z racji swoich salin w okolicach Kołobrzegu była już wtedy wykorzystywana i to miało swoją kontynuację potem w okresie późniejszym, w X i XI wieku. Natomiast Rega chyba nie za bardzo, mało tego. Układ stanowisk, który znajduje się na tym terenie, wskazuje raczej na przebieg jakichś szlaków w układzie równoleżnikowym, a nie południkowym z północy na południe. Że jednak punktem dojścia było ujście Parsenty i tam kierowano się na południe w głąb Pomorza, a nie Rega. Rega była gęściej użytkowana, ale w części w środkowym dorzeczu oraz w górnej części. Sytuacja zmienia się nieznacznie w wieku IX. Tutaj jeszcze do tych liczby mamy grodziska, które istniały przez cały okres, nie jesteśmy w stanie dotrzeć. Takie, które powstały w tym okresie i takie, które skończyły swój żywot. Oraz dodatkowo znaleziska monet z tego okresu. Tak? Tych monet nie jest dużo. Znów, cały czas dominuje ta południowa część. Owszem, pojawiają się stanowiska w części północnej, ale jest ich niewiele, natomiast pojawiają się monety, które mogą świadczyć, że coś jednak się nie ma na tej mapie innych stanowisk typu osady. Tak? W dorzeczu Regi jest ponad 1000 stanowisk archeologicznych, które datować można na wczesnym średniowieczu. Ja mówię tylko o 50, bo ta mapa, jakbym miał każdą osadę tutaj zaznaczyć, każdy punkcik, to byłaby jednokolorowa właściwie. Ten odcinek dolny cały czas funkcjonował. W górnym
działo się niewiele. Sytuacja zmienia się też nieznacznie w wieku X. Tyle, że powstały grody, w tym widać mamy nowo powstały obiekty, tak? Kilka tych obiektów w części północnej powstało. Czyli coś jednak się zaczęło dziać, że oprócz tego, że wykorzystywano, muszę Państwu powiedzieć, że w tej części, której tutaj na mapie nie ma, mamy wododział pomiędzy Parsentą, Regą, Drawą i właściwie na niewielkiej przestrzeni kilku kilometrów kwadratowych są źródła trzech rzek. Drawą oczywiście można dostać się do Wartej na Tecie, a stamtąd do Wielkopolski. Tak? Zresztą o tym, że taki szlak istniał, świadczy jedna z map XVI-wiecznych, która pokazuje, że Parsenta i Drawa są ze sobą połączone, że tworzą jeden system rzeczny. Czyli istniała świadomość tego, że da się z Morza Bałtyckiego dostać do Wielkopolski, właściwie przepływając, czy nawet jeżeli po drodze musieliśmy przenieść łódkę, to dało się dokonać. Ale zaczęto również wykorzystywać Regę. Ta część północna, nie wiemy, czy to, że tutaj nie ma żadnych stanowisk, jest efektem tego, że rzeczywiście ich nie było, czy jest efektem tego, że jest to teren, który jest bardzo mocno przeobrażony rolniczo. Część południowa i środkowa jest pod lasami, natomiast to jest część rolnicza, płaska. Nawet jeżeli coś było, mogło zostać całkowicie wręcz zniesione przez późniejsze osadnictwo. I w końcu wiek XI, który wyznacza kres grodów w dorzeczu Regii. Właściwie nie ma obiektu, który byłby młodszy. Mamy kilka, które przetrwały do końca wieku XI. Tutaj położone, tutaj mamy Znańska Skarbów, znów mamy obiekty w górnym dorzeczu. Natomiast w części środkowej mamy cmentarzyska. Cmentarzyska dosyć szczególne, bo mamy do czynienia tutaj z kurhanami, ale z obrządkiem szkieletowym. Czyli nie ciało palne, ale szkieletowe. Ale to jak był też na inny ewentualnie wykład. Jak to się przekłada na to, co się działo na Pomorzu w ogóle? To jest mapa z najnowszej książki Israela Polskiego, jak powstało Pomorze. Dla połowy wieku XI i widać, że tamtejsze Pomorze, czy Pomorze z tamtego czasu, to jednak Pomorze środkowe. Tam nie ma Szczecina, nie ma Wolina. Mówimy o tym, co stało się potem księstwem, tak, zachodnim Pomorzem. Natomiast mapa ta, czy zasięg tego władztwa, opierał się luźno o dorzecze Regii. Wykorzystywane tutaj rzeczywiście górna część dorzecza, tu między innymi osiedle w Żółtym, Mętno również, tak? To są właśnie na pograniczy Pojezierza Drawskiego i tutaj dorzecza Regii. Ta Rega była wykorzystywana słabo albo wcale. Połowa wieku XI jest kluczowa, ponieważ mamy wzmiankę o pierwszym księciu pomorskim. I niewykluczone, że pojawienie się silniejszej władzy scentralizowanej doprowadziło do tego, że musiała nastąpić diametralna zmiana struktury osadniczej, bo nastąpiła zmiana struktury administracyjnej. I książę jak gdyby zostawiał sobie prawo wznoszenia obiektów obronnych. I te obiekty, które położone były poza głównymi osiedlami, typu Szczecin, Kołobrzeg, Kamień czy Starkart, przestawały funkcjonować. Zwłaszcza, jeżeli znajdowały się w środku terytorium, a nie na jego skraju. Jak popatrzymy na mapę późniejszą, to już mamy wiek XII, tak, to Rega w całości znajduje się w centrum terytorium księstwa zachodniopomorskiego i tych obiektów tutaj w ogóle nie ma, nie ma grodów z tego okresu. I mamy przerwę dopiero, kiedy pojawią się zamki czy obiekty obronne w wieku XIII, co związane było ze stanictwem rycerskim, z kolonizacją na prawie niemieckim, wtedy ta sytuacja się zmienia. Natomiast w wieku XII nie ma już grodów. Wszystkie kończą swoje funkcjonowanie w wieku XI.
Dziękuję serdecznie za uwagę. Jeżeli Państwo mają ewentualne pytania, to proszę. Mamy pytania na czacie, tak więc zaczniemy może od tego. Pierwsze pytanie to jest, gdzie można kupić monografię? To jest najtrudniejsze pytanie, jakie mogliście Państwo dzisiaj zadać, ponieważ nigdzie nie można jej. Natomiast można ją pobrać na stronie internetowej projektu. Ja pozwolę sobie organizatorom dzisiejszego spotkania podać adres mailowy i tam ona jest do pobrania. Kolejne pytanie jest, czy i jakie grody można powiązać z aktywnością piercowską na Pomorzu Zachodnim, z jaką, podbojami, umocnieniem władzy, kryzysami? Czy mówimy o grodach w Dorzeczu Regii, czy o wszystkim? Myślę, że nie skupię się na Dorzeczu Regii. W Dorzeczu Regii nie odważyłbym się żadnego grodu wiązać z obecnością piastowską. Wydaje mi się, że wszystkie, że Piastowie na Pomorzu, w tej części Pomorza, pojawili się najwcześniej w końcu X, czy na przełomie X-XI wieku. Nad Parsentą mamy epizod kołobrzeski, czyli tysięczny rok i biskupstwo, które miało tam powstać, ale tak naprawdę w 1007 Reinberg, który miał to biskupstwo objąć, już jest widziany w innej części Europy, więc krótki epizod kilkuletni. Czy udało się cokolwiek zrobić nad Regą? Nie chciałbym nawet zgadywać. Kolejne pytanie. Czy grobiska na tym terenie mówią nam coś o strukturach plemiennych na tym obszarze? Chciałbym bardzo powołać do życia plemię nad Reżą. Nie miałoby ono jednak umocowania w źródłach pisanych żadnych. Tak, to znaczy ja myślę, że ta struktura była taka, że każde grobisko było jakimś elementem centralnym do danej wspólnoty, tak? Bo to jednak jest, to był wysiłek fizyczny, tego nie budowała jedna osoba. Nawet jeżeli ten obiekt miał tylko 40 metrów średnicy, to jednak musiała budować pewna wspólnota. Czy były to obiekty, które były stale zamieszkane? Stan rozpoznania nie mówi nam nic o tym, ale też celem projektu nie było rozpoznawanie bardzo szeroko płaszczyznowego, więc to się oczywiście na finanse przekłada, którymi dysponowaliśmy, tylko na rozpoznanie tych grobisk w ogóle, ponieważ kiedy zaczynaliśmy projekt, była sytuacja taka, że mamy 50 obiektów, z czego tylko na 15 prowadzono jakiekolwiek badania sondażowe i coś więcej na ich temat wiemy. Pozostałe znane są z badań powierzchniowych i z pojedynczych, luźnych jakichś skorup znalezionych na powierzchni, albo w ogóle były to obiekty, o tych już nie wspominałem, które zostały wprowadzone do literatury jako grudziska, to okazało się, że są to naturalne wzniesienia bez żadnych konstrukcji, bez żadnych nawarstw. Więc naszym celem, jednym z głównych, była weryfikacja, czy w ogóle są to obiekty, czy są to grodziska, czy są to grodziska, czy są się nie wiedzieć. Natomiast nie chcieliśmy rozpoznawać zabudowy, to oznaczało szeroko płaszczyznowe wykopaliska, na które z różnych powodów nie byliśmy sobie w stanie poradzić. Więc grody były, stanowiły jakieś zwornik dla jakiejś większej wspólnoty na przestrzeni kilku kilometrów kwadratowych. Nie daje się tam zauważyć jakichś większych skupisk. Chyba, że popatrzymy, ale to myślę, że to jest kwestia tego układu, jest tak jak tutaj mamy, tak na przykład, tutaj są dwa, jest bardzo blisko siebie, tutaj mamy szlak, to jest kwestia raczej tego, albo był to prawdopodobnie teren pograniczny, stąd też budowa obiektów. Te obiekty dla nas się wydają równoczasowe, być może one siebie zastępowały, z jakiegoś powodu przesuwała się granica. Jak my mówimy, druga połowa 8, 9 wieku, no to jest 150 lat, to jest szmat czasu. My jesteśmy, niestety archeologia jest w tym momencie troszeczkę ślepa, to znaczy nasza precyzja ustaleń jest bardzo, bardzo niewielka, a te obiekty wcale nie musiały, jak pokazuje, że one istniały w jednym czasie, ale one wcale nie musiały w tym jednym, istniały w jednym wieku. Natomiast nie współcześnie sobie, tak mogło się zdarzyć. Więc nie musiały być stale użytkowane. To mogą być obiekty, o których się mówi, są to drogi schronieniowe czy refugialne. Czyli obiekt, w którym schronimy się, jak będziemy zagrożeni. Niewykluczone, że ten obiekt właśnie piątowieczny jest właśnie przykładem takiego obiektu. Tam nie ma śladów warstwy kulturowej. Jest obiekt na pewno postawiony ręką człowieka z konstrukcjami drewnianymi, z obłożony z wałem, obłożony kamieniami. Nie ma warstwy kulturowej. Jak nie był użytkowany, to dlatego też nie ma materiału.
kolejne pytania, ale nie będziemy będzie dostępne na odpowiedź. Które grody na tym obszarze przetrwały i były dalej użytkowane do decentralizacji władzy i tworzenia się państwowości pomorskiej? Żaden z tych obiektów nie przetrwał. Najdłużej przetrwały osiedla w południowej części, bo one były prawdopodobnie, czyli osiedle w żółtym, z nimi, przepraszam, bo one były związane z zabezpieczeniem szlaku, który wiódł z Wielkopolski, tak jak mówię tutaj przez ten obszar źródliskowy, to na tej mapie będzie widać, to o czym ja mówiłem, tak? Tutaj mamy Gradę, a tutaj mamy Regę. Ta mapa nie oddaje tego, bo tak naprawdę pomiędzy jedną a drugą rzeką tam jest 700 metrów. Tak? Wiadomo, to już jest taki strumyczek, że tam lepiej go widać, natomiast to jest obszar bardzo, tak, tak samo Gda i Parsenta, zwróćcie Państwo uwagę, tutaj też jest bardzo niewielka odległość. I my nie wiemy, jak wyglądały stosunki wodne 1000 lat temu, ale to mógł być teren zabarwiony i tak naprawdę nie, może nie trzeba było nawet specjalnego wysiłku, żeby tą łódkę przeciągnąć, nawet nie na sucho, tylko na błotniście po prostu. Więc żaden z tych obiektów nie przetrwał. Książę w momencie, kiedy ustanowił swoją władzę, musimy mówić o połowie XI wieku, nie życzył sobie, tak? żeby coś tu się działo. No i ta mapa potem już doskonale to pokazuje. Rega straciła, o ile był to obszar pograniczny, to ona jeszcze miała jakieś znaczenie. Natomiast w momencie, kiedy znalazła się w centrum księstwa, straciła swoje znaczenie jako limes, jako granica. Częstowo była odpowiedź na to pytanie, a zaczynam je. Czy są jakieś cechy wspólne w budowie grodów? Czy można było stwierdzić o istnieniu wspólnoty osadniczej? Czy była to wspólnota lokalna, około rzeka, czy też inna jaka? Każdy z tych grodów jest inny. Grodzic, przepraszam. To dotyczy kształtu, tak jak już mówiłem, najczęściej, jeżeli obiekt jest położony wysoczyzną, czy na jakimś wzniesieniu, to jego kształt powiela kształt wzniesienia. Jeśli chodzi o konstrukcję, te wały mają konstrukcję, miały pewnie konstrukcję drewniano-ziemną. Nie zawsze to drewno zachowuje się w taki sposób, że jesteśmy w stanie jednoznacznie stwierdzić, że ono było. A na terenach, które są wysuszone, melioracja spowodowała, że zostaje nam tylko warstewka brunatnej ziemi. Tak? Czy to jest pozostałość po drewnie? Pewnie tak, ale równie dobrze może być to korzeń drzewa, który spróchniał, tak? 100 lat temu. Pod względem konstrukcyjnym, one są wszystkie podobne, ale nie ma jakiejś cechy, która by je bardzo mocno wyróżniała. Wykorzystywano drewno, które było dostępne. Przykładem tego jest to właśnie, gdzie mamy drewno bukowe wykorzystane do budowy, co nie jest typowe, bo jeżeli można było wykorzystywać, to starano się wykorzystywać raczej dębinę, bo ona ma większą trwałość. Natomiast wykorzystano bukowe, mogę podejrzewać, że w momencie budowy tego obiektu obszar był mocno wilgotny, mogły być kwaśne buczyny, po prostu drewno bukowe było tym, które było najbardziej dostępne. Tak? Z racji jak gdyby maksymalizowania wysiłku i do kosztów, które trzeba ponieść, wykorzystywano drewno, które było w okolicy. Może też nie planowano, że obiekt musi przetrwać 200 lat. Tak? Nie wiemy, na jak długo planowano tego typu inwestycje. To wszystko, na czasie już są pytania od kontury. Może tutaj ktoś pytanie stali? Nie mam pytań, tak? Myślę, że za dobrze skończymy, tak? Dobrze, dziękuję. Ja jeszcze raz powtarzam, przekażę organizatorom adres mailowy, gdzie można pobrać książkę w wersji PDF plus jeszcze kilka. Ponieważ ja pokazałem okładkę jakby mojej części, czyli trzeciego tomu, a jest to trzeci, to jest jeden z siedmiu tomów, które w ramach projektu powstały. Kilka z nich jest również na stronie dostępnych i są do pobrania. No, dziękujemy, że są podziękowania, ciekawy wykład za odpowiedzi. Kończymy transmisję już. Tak, i już jest.